Myślałeś kiedyś, dlaczego zdarza ci się podejmować decyzje niekorzystne dla samego siebie? Dyrektor zaprzyjaźnionego zakładu produkującego chemię dla międzynarodowej korporacji zapytał mnie, czy moglibyśmy zachęcić ludzi do tego, by bardziej zadbali o swoje bezpieczeństwo. Spotkaliśmy się w gronie menedżerów, by znaleźć na to sposób inny niż szkolenia, kary czy nagrody. Poszukiwania nie były łatwe. Szukaliśmy mechanizmu, który pozwoli zmienić zachowanie osób, wyeliminuje zagrożenia, ale jednocześnie nie będzie zbyt inwazyjny. Dyskusje były burzliwe, a zdania podzielone. Wypracowaliśmy wiele pomysłów, a wśród nich znalazł się jeden wykorzystujący dobrze znane w psychologii zjawisko torowania, zbadane i opisane przez noblistę Daniela Kahnemana. W szatni powiesiliśmy kilka kalendarzy ze zdjęciami dużych ludzkich oczu. Okazało się, że pracownicy zdecydowanie częściej zaczęli korzystać z okularów ochronnych, po prostu zaczęli dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo. Wykorzystaliśmy nieświadome procesy umysłowe, by pomóc ludziom podejmować decyzje lepsze dla nich samych. Gdy zrozumiesz ludzi, odniesiesz sukces. Wybierz psychologię w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej.